Witamy w pierwszym po dłuższej przerwie odcinku Piłkarskiego Flesza. Ja nazywam się Gabi i postaram się przybliżyć Wam pokrótce najciekawsze wydarzenia minionego weekendu. Bezbramkowym remisem zakończył się wyjazdowy mecz pierwszoligowej Stali Mielec z Puszczą Niepołomice. Podkarpacki zespół ostatnio jest w świetnej formie, ale po 5 kolejnych zwycięstwach musiał pogodzić się ze stratą punktów. Pomimo niezłej gry, Mielczanie z Niepołomic wywieźli tylko jeden punkt, ale w dalszym ciągu są na wysokim trzecim miejscu w ligowej tabeli. W drugiej lidze ważne wyjazdowe zwycięstwo zanotowała Siarka Tarnobrzeg. Podopieczni Włodzimierza Gąsiora przegrywali po pierwszej połowie z Rowem Rybnik, ale po przerwie zdołali się odbudować i sięgnąć po 3 punkty. Gole dla Siarki zdobyli Kamil Cupriak, Jakub Głaz i Mateusz Janeczko. W ostatniej minucie rozmiary porażki gospodarzy zmniejszył jeszcze Sebastian Musiolik, ale ostatecznie to Siarkowcy wygrali 3-2. Z porażką pogodzić musiała się Stal Stalowa Wola. Zespół prowadzony przez Sebastiana Łętochę uległ Olimpii Elbląg 0-1 w spotkaniu rozegranym na Izo Arenie w Boguchwale. O wygranej gości przesądziło trafienie Krzysztofa Niburskiego z 28 minuty. Stalówka mogła jeszcze wyrównać, ale rzutu karnego po przerwie nie wykorzystał Adrian Dziubiński. W meczu czołowych drużyn trzeciej ligi grupy czwartej Motor Lublin pokonał Stal Rzeszów 1-0. Jedyny gol w tym spotkaniu padł już w 9 minucie po trafieniu Konrada Nowaka. Gospodarze mogli jeszcze podwyższyć, ale w 73 minucie rzutu karnego nie wykorzystał Marcin Burkhardt. Jego strzał zdołał obronić Adam Wasilu. Cenne punkty straciła także Resowia, która zremisowała u siebie z Karpatami Krosno. Podopieczni Szymona Grabowskiego prowadzili do przerwy po trafieniu Szymona Kalinca, ale chwilę po zmianie stron do wyrównania doprowadził Dawid Cempa. Liderem rozgrywek w dalszym ciągu jest Wólczanka Wólka Pełkińska, która rzutem na taśmę pokonała Wiślan Jaśkowice 4-3. Zespół prowadzony przez Grzegorza Sitka jeszcze na kwadrans przed końcem spotkania przegrywał 1-3, ale dzięki świetnemu finiszowi to Wólczanka cieszyła się z kompletu punktów. Gole dla podkarpackiej drużyny zdobyli Kamil Hul, Włodzimir Korolski, Jakub Więcek i Marek Gwóźdź. Bez punktu z wyprawy do Nowego Targu wrócił JKS Jarosław. Podopieczni Szymona Szydełko przegrali 0-2 z tamtejszym Podhalem i wciąż zajmują ostatnie miejsce w tabeli trzeciej ligi. W czwartej lidze podkarpackiej ciekawie było w Bykowcach, gdzie Ekobal Stal Sanok zmierzyła się z Izolatorem Boguchwała. W spotkaniu tym padło aż 6 goli, a ostatecznie Izolator wygrał 4-2. Dwie bramki dla gości zdobył Łukasz Szczoczarz, a po jednej strzelili Michał Bogacz i Krzysztof Szymański. Bramki dla Stali zdobyli Jakub Ząbkiewicz i Bartosz Sieracki. Porażkę zaliczył wicelider Polonia Przemyśl. Podopieczni Pawła Załogi ulegli Piastowi Tuczępy 1-2, choć do przerwy prowadzili po golu Pawła Piątka. W drugiej połowie bramki dla Piasta zdobyli Jakub Kloc i Michał Pruchnik. Ważne wyjazdowe zwycięstwo odniosła Wisłoka Dębica, która po 2 golach Adriana Nowaka i 1 trafieniu Szymona Gwiazdy pokonała Głogowie Głogów Małopolski 3-0. Trzy punkty zdobył też LKS Pisarowce, który zwyciężył 1-0 w Nisku po bramce Karola Adamiaka. Niespodzianką zakończyło się spotkanie w Jązdownicy, gdzie miejscowy KS przegrał z Wisłokiem Wiśniowa 2-3. Bezbramkowymi remisami zakończyły się mecze Unii Nowa Sarzyna z Wisłokiem Strzyżów i Błękitny Kropczycy z granicą Stubno. Podziałem punktów zakończyło się także starcie z Rzemieślnika Pilzno z Iglopolem Dębica, choć tam padły aż 4 gole. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Piłkarskiego Flesza już wkrótce.